jestem naprawdę zmęczona tym sezonem. No ja zaczęłam w kwietniu, już mamy praktycznie wrzesień, także chciałabym trochę odpocząć, zrelaksować się, skupić na innych rzeczach. Chciałam się pożegnać w Polsce z kibicami, więc cieszę się, że swoje starty będę mogła zakończyć w tym roku w Polsce i że tak powiem, wspólnie świętować to, co odniosłam w tym sezonie. Faktycznie tych obowiązków pozasportowych po sukcesie jest bardzo, bardzo dużo, to jest bardzo miłe, ale wiadomo, no ja jestem przyzwyczajona do trenowania, odpoczywania, a tutaj mamy trochę więcej tych obowiązków pozasportowych, także nie mogę spokojnie odpocząć i pozbyć się tych wszystkich emocji, ale i tak jest chyba lepiej niż wcześniej, bo ten sezon był naprawdę, naprawdę intensywny, właśnie jedna duża impreza za drugą, także wiadomo, na imprezie jest dużo tych emocji, dużo stresu, więc też się cieszę, że to już koniec. Ja bardzo czekałam na ten rekord, żeby też trochę już się skończyły te wszystkie pytania, aczkolwiek szczerze mówiąc, przy tym całym sezonie, przy tych medalach, sukcesach, gdzieś on trochę zginął i sama o nim dużo nie myślałam, ale myślę, że kiedy będę sobie podsumowywać ten sezon, tak na koniec roku będzie to jedna z istotniejszych rzeczy. Zaczęłam w kwietniu i tak jak mówię, najpierw ta kwalifikacja na Bahama, Mistrzostwa Europy, Igrzyska, wszystkie imprezy dosyć ciężkie, intensywne, też wiadomo, że sukcesy są super, ale niosą ze sobą dużo ładunek emocjonalny, także to też trzeba było wszystko poskładać i nie dać się ponieść tym emocjom po Mistrzostwach Europy, a do Igrzysk, także to było bardzo trudne, więc myślę, że jak do tej pory najcięższy. Nie mam takiego poczucia, że jestem liderką, że muszę tutaj coś robić. Cieszę się, że dalej będziemy w stanie biegać w sztafecie i wierzę w to, że jednak osiągniemy te sukcesy jeszcze, bo no teraz niestety nie udało się wejść damską sztafetą do finału, gdzie ja chciałam biegać i się miałam wzmocnić dziewczyny i tam pobiec, ale wierzę w to, że jeszcze będziemy w stanie razem biegać i będę w stanie i biegać indywidualnie i wspierać dziewczyny w sztafecie. Ten sezon był bardzo intensywny i szczerze mówiąc naprawdę jest mega dużo tych wspomnień i pewnie myślę, że to będzie medal z Paryża i pewnie jedno z tych wspomnień to na pewno jest to, ale myślę, że też właśnie dużym takim wspomnieniem będzie dla mnie to te Mistrzostwa Europy, bo tam może niespodziewanie wygrałam, ale ta walka była do ostatnich metrów i tam padł ten rekord polski, gdzie dla mnie to był wynik zupełnie nieoczywisty, bo naprawdę nie spodziewałam się po sobie, że złamię 49 sekund, więc zdecydowanie to była dla mnie taka duża niespodzianka. Myślę, że żeby przeżyć to jeszcze raz, to właśnie by był to po prostu bieg z Rzymu, bo naprawdę właśnie tam towarzyszyły mi takie duże emocje i była to dla mnie duża niespodzianka i chętnie bym przeżyła to jeszcze raz, a jeżeli chodzi o bieg do poprawy, że tak powiem, to myślę, że byłby to bieg półfinałowy z Igrzyskami.